Witam Państwa. Ja nazywam się Katarzyna Bednarczuk, jestem zastępcą kierownika działu prawnego. Wspierać mnie dzisiaj będą pani Magda Kosińska, która jest głównym specjalistą w dziale prawnym, i pan Włodzimierz Kuc, który jest prawnikiem w dziale merytorycznym odpowiedzialnym za realizację programu StrategMed. Przygotowaliśmy dla Państwa prezentację, która generalnie opiera się na zebranych pytaniach, które otrzymaliśmy od Państwa. Z pytań tych można wywnioskować, że główne problemy, które Państwa nurtują, można podzielić na trzy rodzaje zagadnień, trzy grupy tematyczne. Po pierwsze, najwięcej Państwa pytań dotyczyło składu konsorcjum. Po drugie, pytania dotyczące podmiotu zagranicznego, przedsiębiorcy zagranicznego, w każdym razie podmiotu, który ma swoją siedzibę poza granicami Polski. I trzecia grupa pytań, która Państwa nurtowała, to przede wszystkim status podmiotów, które mogą brać udział w konsorcjum. Na tej podstawie przygotowaliśmy dzisiejszą prezentację i w prezentacji też od razu przygotowaliśmy odpowiedzi dla Państwa. Natomiast wszystkie pytania, które Państwo będziecie mieć, a na które nie uzyskacie odpowiedzi na podstawie tej prezentacji, bardzo prosimy zadawać po zakończeniu prezentowania przez nas, kiedy będzie odrębna część dotycząca pytań ze wszystkich trzech części, które tu dzisiaj były prezentowane. Pierwsza grupa pytań, tak jak już mówiłam, będą to bodajże cztery pierwsze pytania, dotyczą składu konsorcjum, które w konkursie StrategMed jest wnioskodawcą i generalnie udziału w tymże konsorcjum podmiotu zagranicznego. Pierwsze pytanie, oczywiście te pytania, one były zadawane nam w różnych konfiguracjach. My tutaj prezentujemy Państwu te, które się powtarzały najczęściej. Pierwsze pytanie dotyczyło, czy jednym z partnerów wchodzących w skład konsorcjum może być jednostka zagraniczna mająca siedzibę poza granicami Polski, uniwersytet, przedsiębiorstwo, i czy w przypadku takiej współpracy spełnione zostaną wymogi formalne programu. Rozumiem, że chodzi tutaj nie o wymogi formalne programu, natomiast o wymogi formalne co do statusu wnioskodawcy, który może ubiegać się o dofinansowanie w tymże konkursie. A więc po pierwsze muszą być spełnione wymogi formalne konsorcjum naukowego, którego skład określa ustawa o zasadach finansowania nauki i zgodnie z którą to ustawą przez konsorcjum naukowe rozumiemy grupę jednostek organizacyjnych, w skład której wchodzą co najmniej minimum jedna jednostka naukowa i jeden przedsiębiorca, albo co najmniej dwie jednostki naukowe. Na potrzeby konkursu StrategMed skład konsorcjum został rozszerzony do minimum pięciu jednostek organizacyjnych i co bardzo istotne, wszystkie pięć jednostek organizacyjnych, które tworzą ten minimalny i podstawowy skład konsorcjum, muszą mieć siedzibę na terenie Polski. Oczywiście podmioty zagraniczne mogą wchodzić w skład konsorcjum. Przez podmioty zagraniczne rozumiemy podmioty mające siedzibę poza granicami Polski. One mogą wchodzić w skład konsorcjum pod warunkiem spełnienia podstawowego składu konsorcjum, czyli minimum pięć jednostek z siedzibą na terenie RP. Podmiot z siedzibą za granicą może być członkiem konsorcjum jako szósty, siódmy, ósmy, kolejny partner w konsorcjum. Niemniej jednak nie może się on ubiegać o dofinansowanie. Także może brać udział w konsorcjum, ale na zasadzie samofinansowania. Drugie pytanie, również związane z tą samą tematyką. Czy występują jakieś ograniczenia co do partycypowania w konsorcjum naukowym zagranicznej firmy jednostki naukowej? Otóż to, co powiedziałam wcześniej, jeżeli zostaną spełnione wymogi co do składu konsorcjum, czyli wymogi zarówno ustawowe co do składu tego konsorcjum, jak również wymogi formalne podyktowane, określone regulaminem konkursu,
czyli te minimum pięć jednostek organizacyjnych z siedzibą na terenie RP, to poza tymi wymogami generalnie nie istnieją żadne ograniczenia co do partycypowania w konsorcjum firmy zagranicznej. Z tym, że jeżeli przez partycypowanie tutaj Państwo rozumiecie możliwość uzyskania dofinansowania, to tutaj należy rozróżnić dwa przypadki, o których też wspominałam Państwu wcześniej. Jeżeli przez podmiot zagraniczny rozumiemy podmiot mający tylko zagranicznych właścicieli, ale utworzony na prawie polskim i z siedzibą na terenie RP, taki podmiot może być jednym z pięciu podstawowych konsorcjantów i nie ma żadnych ograniczeń, aby ubiegał się on o dofinansowanie. Natomiast jeżeli przez podmiot zagraniczny rozumiemy podmiot, który ma siedzibę za granicą, może on wejść w skład konsorcjum, ale pod warunkiem zachowania tego podstawowego składu konsorcjum, czyli minimum pięć jednostek, siedziba na terenie RP i bez możliwości ubiegania się o dofinansowanie. Pytanie kolejne dotyczące dokładnie tego samego, czy przedsiębiorca z zagranicy może być oprócz przedsiębiorcy polskiego członkiem konsorcjum, czy członkiem konsorcjum oprócz polskiego przedsiębiorstwa jednostki naukowej może być zagraniczny przedsiębiorca. Odpowiedź brzmi tak, pod warunkiem zapewnienia podstawowego składu konsorcjum, czyli pięć jednostek musi mieć siedzibę na terenie Polski. Wtedy może wejść w skład konsorcjum partner zagraniczny. I czwarte i ostatnie pytanie z tej grupy. Czy partner zagraniczny wchodzi w skład konsorcjum jako jeden z pięciu wymaganych podmiotów? Czy musi być pięć polskich, a zagraniczny wejdzie jako szósty? Oczywiście zagraniczny wejdzie jako szósty partner. Natomiast nie może on wejść w skład w ten tak zwany podstawowy skład konsorcjum z racji tego, że nie ma siedziby na terenie Polski. I oczywiście bez możliwości ubiegania się o dofinansowanie. Kolejne pytanie, tym razem co do możliwości złożenia deklaracji utworzenia podmiotu z siedzibą na terenie Polski, czy w tym przypadku również zostaną spełnione wymogi formalne co do statusu wnioskodawcy w konkursie. Otóż absolutnie sama deklaracja utworzenia podmiotu z siedzibą na terenie Polski jest niewystarczająca. Jest niewystarczająca zarówno co do kryterium formalnego dotyczącego składu konsorcjum, jak również jest niewystarczająca co do tego, aby otrzymał on dofinansowanie. Sama deklaracja o utworzeniu takiego podmiotu powoduje, że po prostu ten podmiot w momencie ubiegania się o dofinansowanie, w momencie występowania z wnioskiem, on formalnie nie istnieje. Także taka deklaracja absolutnie nie zapewnia spełnienia kryterium formalnego, jeśli chodzi o zapewnienie statusu wnioskodawcy. Podmiot musi w momencie składania wniosku o dofinansowanie musi faktycznie istnieć. Kolejne pytanie, czy w skład konsorcjum mogą wchodzić przedsiębiorstwa powiązane w rozumieniu rozporządzenia Komisji Europejskiej numer 800. Jest to na pewno znana Państwu potocznie nazywana 800 regulacja, która określa, która jest dla nas podstawowym aktem prawnym co do zasad przyznawania pomocy publicznej, co do określania statusu przedsiębiorcy, co do określania zależności kapitałowych i skutków z tym związanych. I również pytanie tu zadane dotyczące zależności kapitałowych, powiązań kapitałowych między przedsiębiorcami. Tutaj konkretnie pytanie dotyczy przedsiębiorstw tak zwanych powiązanych, również znajdziecie Państwo w tym właśnie akcie prawnym. Generalnie oczywiście na tak postawione pytanie odpowiedź jest pozytywna. Konsorcjum naukowe jak najbardziej może obejmować swym składem przedsiębiorstwa powiązane, jednak należy pamiętać, że
zależności kapitałowe między przedsiębiorstwami będą miały wpływ na wielkość pomocy publicznej udzielanej tym przedsiębiorcom. Także zależności te będą miały wpływ po pierwsze na określenie wielkości takiego przedsiębiorstwa i po drugie będą one miały wpływ na poziom przyznanego przez nas dofinansowania w postaci pomocy publicznej. Kolejne pytanie, czy potrzebny jest list intencyjny, czy partner zagraniczny podpisuje się normalnie na umowie konsorcjum, która musi w takim przypadku istnieć w języku angielskim. Generalnie co do zasady nie stawiamy żadnych wymogów językowych co do tego, w jakim języku umowa konsorcjum ma być sporządzona, jeżeli taka umowa będzie obejmowała również partnera zagranicznego. Natomiast jeżeli umowę taką Państwo przedstawicie nam w języku innym niż język polski, może zdarzyć się tak, że poprosimy Państwa o tłumaczenie przysięgłe treści takiej umowy. Natomiast może być oczywiście ona sporządzona w języku obcym. I teraz przechodzimy do kolejnej kategorii pytań, które bardzo Państwa nurtowały. Grupa tych pytań dotyczy statusu podmiotów, które mogą tworzyć konsorcjum. Generalnie największe zainteresowanie Państwa budziły fundacje i oczywiście SPZOZ-y. Pytanie, które Państwo widzicie, dotyczy fundacji. Czy fundacja wpisana do rejestru przedsiębiorców jest przedsiębiorcą w rozumieniu artykułu 1 załącznika tegoż rozporządzenia, o którym Państwu wspominałam, potocznie nazywanym 800. I czy taka fundacja może jako przedsiębiorca przystąpić do programu StrategMed w ramach konsorcjum wraz z innymi uczelniami oraz JBR-ami? Generalnie na wstępie musicie Państwo pamiętać o tym, że przy ustalaniu statusu przedsiębiorcy, co za tym idzie przy ustalaniu tego, czy do danego podmiotu będą miały zastosowania reguły pomocy publicznej, bezpośrednie zastosowanie będą miały tutaj przepisy wspólnotowe, nie przepisy krajowe. I bez znaczenia tutaj pozostaje fakt, czy nasze przepisy krajowe nadają danemu podmiotowi status przedsiębiorcy, czy też nie. Generalnie przy wszelkich zagadnieniach dotyczących pomocy publicznej brak jest podstaw do tego, aby stosować definicje krajowe. Stosujemy, tak jak powiedziałam, przepisy wspólnotowe, przepisy europejskie, które mają pierwszeństwo w zastosowaniu w tego typu przypadkach i podobnie będzie to miało miejsce w omawianym przypadku, czyli akurat w tym pytaniu w przypadku fundacji. Zgodnie z przepisami unijnymi warunkiem uznania danego podmiotu za przedsiębiorcę jest prowadzenie przez niego działalności gospodarczej. Natomiast zgodnie z orzecznictwem unijnym działalność gospodarcza to nic innego jak oferowanie towarów i usług na rynku. Bez znaczenia pozostaje również fakt, czy taka działalność prowadzona jest dla osiągnięcia zysku, czy ona przynosi zyski. Generalnie orzecznictwo podaje przykłady, w których wielokrotnie organizacje typu non-profit, między innymi fundacje, uznawane były za przedsiębiorcę w przypadku, w którym prowadziły działalność gospodarczą, czyli w przypadku, w którym oferowały towary i usługi na zasadach wolnorynkowych. W związku z tym, tak jak widzicie Państwo w tym pytaniu, wpis do rejestru przedsiębiorców, wpis do naszego KRS-u absolutnie w takim przypadku nie jest rozstrzygający. Nie przesądza o statusie danego podmiotu. Warunek konieczny prowadzenie działalności gospodarczej i to działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów europejskich. Odpowiadając na to pytanie, nie widząc statutu fundacji, możemy odpowiedzieć w ten sposób, że tak, fundacja będzie zaliczona do kategorii przedsiębiorców pod warunkiem, że faktycznie
będzie prowadziła działalność gospodarczą. W takim przypadku fundacja będzie miała status przedsiębiorcy. I kolejne pytanie, które bardzo często, a nie wiem, czy najczęściej nie przewija się w pytaniach związanych z tym konkursem. Pytanie dotyczące SPZOZ-u. Czy SPZOZ, czyli Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, jest przedsiębiorcą? Ja domyślam się, skąd się biorą Państwa wątpliwości z tym związane. Rozumiem, że wynikają one z aktualnie obowiązujących przepisów, czyli z ustawy o działalności leczniczej z kwietnia 2011 roku, gdzie wprost jest napisane, że SPZOZ jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Niemniej jednak to, co mówiłam Państwu wcześniej, przy ustalaniu statusu przedsiębiorcy, a co za tym idzie przy ustalaniu czy w odniesieniu do danego podmiotu, mają zastosowanie reguły pomocy publicznej czy też nie, bez znaczenia jest fakt, czy nasze przepisy krajowe przyznają danemu podmiotowi status przedsiębiorcy czy nie. Podobnie jak to było przy fundacji, przy poprzednim pytaniu. Warunek konieczny. Musi mieć miejsce prowadzenie działalności gospodarczej, czyli oferowanie towarów i usług na rynku. Ustawa o działalności leczniczej, tutaj w przytoczonym artykule 55, daje taką możliwość, mówi wprost, że samodzielny zakład opieki zdrowotnej może uzyskiwać środki finansowe między innymi z odpłatnej działalności leczniczej, a także z wydzielonej działalności innej niż odpłatna działalność lecznicza, jeżeli statut przewiduje prowadzenie takiej działalności. A więc w jednym przepisie mamy określone, że SPZOZ jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. W drugim przepisie ustawodawca daje możliwość prowadzenia niczego innego jak działalność gospodarcza, prawda? Już sekundkę. Kluczowym dla rozstrzygnięcia tego zagadnienia w przypadku, szczególnie gdy dany podmiot prowadzi działalność o charakterze gospodarczym oraz działalność o innym charakterze, tak jak najczęściej będzie to miało miejsce w przypadku SPZOZ-ów, kluczowe jest to, której części działalności, czy działalności gospodarczej, czy działalności innej niż gospodarcza, dotyczy składany przez Państwa wniosek o dofinansowanie. Jeżeli składacie Państwo wniosek, oczywiście jako SPZOZ, w zakresie części objętej prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą, SPZOZ zostanie potraktowany jak przedsiębiorca ze wszystkimi tego konsekwencjami, z ograniczeniami wynikającymi z udzielania pomocy publicznej. Natomiast jeżeli składacie Państwo wniosek, który dotyczy zakresu działalności innej niż działalność gospodarcza, wtedy będziecie mieć Państwo status albo jednostki innej, bo tutaj taka trzecia kategoria w tym konkursie została przewidziana. Jeżeli Państwo spełniacie kryteria organizacji badawczej, czyli prowadzicie w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, będziecie Państwo mieć status jednostki naukowej z możliwością uzyskania dofinansowania do 100%. Czyli w tym przypadku, jeżeli mamy do czynienia z podmiotem, który prowadzi działalność zarówno o charakterze gospodarczym, jak i niegospodarczym, rozstrzygającym będzie to, którego zakresu działalności będzie dotyczył składany przez Państwa wniosek. I w zależności od tego należy określić stosownie swój status. Generalnie możliwości macie Państwo trzy. Albo jako przedsiębiorca, albo jako jednostka naukowa, albo jako tak zwana trzecia kategoria, kategoria inne, czyli do tej kategorii będzie można przyporządkować te podmioty, które nie spełniają kryteriów organizacji badawczej z rozporządzenia numer 800 i tych podmiotów, które nie prowadzą działalności gospodarczej, czyli nie są przedsiębiorcami.
Kolejne pytanie dotyczy już zupełnie czego innego, mianowicie dotyczy złożenia oświadczenia o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Pytacie Państwo, czy możliwa jest jakakolwiek modyfikacja treści tego oświadczenia, dołączenie do tego oświadczenia różnego typu oświadczeń. Generalnie stoimy tutaj na bardzo zdecydowanym stanowisku. Warunkiem dopuszczenia do procedury konkursowej, następnie warunkiem podpisania umowy o wykonanie i finansowanie projektu jest oświadczenie, że Państwo nie zalegacie z wpłatami z tytułu należności budżetowych oraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jakakolwiek modyfikacja treści oświadczenia jest tutaj po prostu, no będzie to traktowane jako niespełnienie wymogów formalnych i taki wniosek będzie podlegał odrzuceniu, nie będzie brany pod uwagę i nie przejdzie po prostu do oceny merytorycznej. Musi być takie oświadczenie we wniosku wstępnym. Ono jest w treści wniosku. Następnie przy wniosku pełnym musicie Państwo złożyć wersję elektroniczną takiego oświadczenia. Natomiast wersja oryginalna, papierowa jest warunkiem podpisania samej umowy. Kolejne pytanie, czy jako przedsiębiorca w skład konsorcjum może wchodzić indywidualna praktyka lekarska, firma jednoosobowa? Oczywiście osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest jak najbardziej przedsiębiorcą. Zgodnie z przywoływanym wcześniej rozporządzeniem, już tutaj cytat z tego rozporządzenia, za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. I ostatnie pytanie, było to pytanie zadane na bardzo dużym stopniu ogólności, także tutaj żadnej wiążącej odpowiedzi bez ustalenia jakichkolwiek szczegółów nie jesteśmy w stanie Państwu podać. Czy towarzystwa naukowe mogą być konsorcjantem? Polskie Towarzystwo Patologiczne, Polskie Towarzystwo Onkologiczne i tak dalej. Czy Narodowy Fundusz Zdrowia spełnia kryteria konsorcjanta? Otóż towarzystwo, nazwa towarzystwo, nie jest formą prawną podmiotu. To jest nazwa własna. Aby, tak jak powiedziałam, aby udzielić wiążącej odpowiedzi na konkretne pytanie, musimy znać formę prawną, status tego podmiotu. Podobnie jest z NFZ-em. NFZ w ogólności nie może być członkiem konsorcjum. Jednostki organizacyjne NFZ-u tak, ale musimy wiedzieć, o którą konkretnie jednostkę chodzi, żeby odpowiedzieć Państwu na tak sformułowane pytania. I to są wszystkie pytania, które przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiaj. Tych pytań, zdajemy sobie sprawę z tego, że tych pytań było więcej. Niestety na część z nich nie byliśmy w stanie udzielić odpowiedzi z tego względu, że no kwestie prawne mają to do siebie, aby udzielić Państwu odpowiedzi, aby udzielić wiążącej odpowiedzi, my bardzo często albo zawsze musimy znać trochę więcej szczegółów niż Państwo w pytaniach podawaliście. Dlatego też, jeżeli Państwo macie pytania, to teraz będzie część dotycząca pytań. Możecie też Państwo kierować do nas pytania mailem, ponieważ no, niestety pytania dotyczące zagadnień prawnych, niestety bardzo często może się zdarzyć tak, że będą one wymagały przez nas szczegółowej analizy i wtedy odpowiemy Państwu mailowo. Bardzo dziękuję. Zapraszam teraz wszystkich prelegentów na scenę i przejdziemy do części pytań i odpowiedzi.